Słuchajcie, taka mała informacja z, z przeszłości, w zasadzie mała informacja z mojego życia. Zanim wsiąkłem na, na dobre w gry planszowe, byłem omamiony grami wideo, byłem recenzentem gier wideo, uwielbiałem gry wideo, nadal je uwielbiam i dlatego. Przechodząc na planszówki, jednym z moich takich koników były gry planszowe na podstawie gier e, elektronicznych, na podstawie gier wideo. Jedną z takich gier zajmiemy się dzisiaj. Gambi z tej strony Tomek z Gambit TV. Witam Was w kolejnej wideo recenzji dzisiaj, dzisiaj. bierzemy na tapetę grę, którą przeniesiono na planszę. Z ekranu monitora, właściwie z ekranu telewizora, bo gra wyszła na PlayStation 4. Mówię o grze Bloodborne, czy Bloodborne The Card Game. Gra wydana przez Kulmini cool Ornat. Kulmini cool Ornat podesłało mi ten egzemplarz do recenzji, za co serdecznie dziękuję. A stworzona przez Erika Langa, człowieka, który dobre gry robi. Czy przeniesienie brutalnego hack and slash. A właściwie. Niezwykle ciężkiego slasha, który zabijał graczy na ekranie telewizora co chwilę. slasha, który należy do tej pięknej w zasadzie serii Demon Souls, Dark Souls, serii, która cechuje się niezwykle wysokim poziomem trudności, gdzie nie wystarczy naparzać w przyciski i zabijać kolejne potwory, ale gdzie naprawdę trzeba mieć wysokiego, jak to się mówi, skilla. I, i, I być cierpliwym, i, i mieć te umiejętności do, do gry. Czy przeniesienie tego ciężkiego cholerstwa, Bloodborne, na karty, na plansze, dało radę? Za chwilę pokażę Wam, jak się w to gra, a potem wrócimy tutaj i, i spróbuję to jakoś podsumować. W grze Bloodborne wcielamy się w włowców, którzy muszą przebyć przez tak zwane podziemia. Kielicha. Jest to gra trochę kooperacyjna, trochę rywali, rywalizacyjna, ponieważ wszyscy gracze wspólnie starają się zabić potwory, które napotkamy w tych, w tych podziemiach. Ale rywalizacyjna, bo tak naprawdę tylko jeden z graczy zwycięży bazując na tym, ile zdobędzie, kto, ile kto zdobędzie punktów krwi z tychże potworów. Rozgrywka jest e, banalna. Naprawdę banalna i, i prosta. Każdy z graczy dostaje swoją planszetkę, na której będzie zaznaczał zdobytą krew i różne trofea. Dostaje też zegarek, na którym zaznacza swoje hity. Na początku mamy ich 8, i to jest maksymalna liczba, jaką można mieć. Każdy z graczy, gdzie ja to położę tu, dostaje talię pięciu kart startowych. Tutaj nic nie tasujemy, nigdy to mamy na ręku i z tego będziemy wybierać i zagrywać. Mamy tu broń zasięgową, mamy broń do walki wręcz i mamy karty akcji specjalnych. Dodatkowo przygotowuje się podziemia, w których będziemy szaleć. Ciągnie się jedną kartę wielkiego bossa. To są takie spore karty z potwornymi grafikami. Te grafiki są w zgodzie z tym, co widzieliśmy w grze wideo pod tytułem Bloodborne. Tutaj mamy na przykład Rom, The Vacuous Spider. Tych bossów jest pięciu. Spośród pięciu takich kolesi możemy losować. Kogo tu mamy jeszcze? Mergos, Wet Nurse. Bardzo ładny gościu. Vicaramelia. Super. German, pierwszy łowca, koleś z kosą. I Mikolasz host of the Nightmare. Tak? Każdy z tych wielkich bossów ma awantbukty życia, ma jakąś specjalną zdolność, która, która działa przez całą grę. Oraz tworzy się talię dziesięciu, powiedzmy sobie, zwykłych potworów. W tych dziesięciu potworach jest trzech mini-bosów, wylosowanych spośród 7 siedmiu dostępnych. Oraz 7 zwykłych kreatur. Mówiąc zwykłych, no to tutaj ciężko jest mówić o czymś zwykłym, ale jest 7 takich pospolitych kreatur, wylosowanych z 18 takich kart. No i kiedy to mamy? Tutaj jeszcze jest talia specjalnych ulepszeń dla graczy, które te ulepszenia będzie można dodawać do swojej talii. I kiedy to wszystko mamy, możemy rozpocząć rozgrywkę. A ta jest banalnie prosta, jak już chyba wspomniałem. Po pierwsze, odkrywa się kartę potwora. Tak, ten potwór ma pewne statystyki, ma oczywiście jakąś zdolność specjalną. Kiedy na przykład, kiedy ten potwór wychodzi, każdy z graczy otrzymuje jedną kartę ulepszenia w kolejności i potem to się odkrywa. Do, dorzuca. Także gracze sobie wybierają te ulepszenia. Wezmę sobie to, ktoś tam, reszta wzięła inne, wychodzą nowe. Taki nam się fajny potworek trafił hop, hop, hop. O, i mamy nowe ulepszenia. No i teraz ten potworek ma 5 punktów życia, które kładziemy na nim w postaci tychże punktów krwi. No I teraz przychodzi nam z nim walczyć. Każdy z graczy ma swoją talię kart, z której nic nie losuje, mamy to po prostu na ręku. Wiemy, ile ten potwór ma punktów życia, no i teraz dyskutujemy ze sobą, między sobą kto co zagra, czy uda nam się go zabić, czy ja tam zagram powiedzmy kartę za dwa, a ty za ile, jest nas czterech, on ma pięć punktów życia, więc powinniśmy dać radę, i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko, mimo tego co ustalamy, każdy zagrywa kartę. Zakrytą. No i kiedy wszyscy już zagrają na 3-4, te karty odkrywamy. I teraz mogliśmy zagrać tutaj różne karty. Jeżeli ktoś by zagrał kartę broni zasięgowej, to być może zada jako pierwszy obrażenia potworowi i zabierze krew dla siebie. Jeżeli nikt w tym czasie potwora nie zabije, co się rzadko raczej będzie zdarzało, ale może się zdarzyć, no to wtedy Potwór atakuje graczy, zanim ci zdążą uderzyć go wręcz. Potwór atakuje w bardzo prosty sposób. Każdy ma swój kolor zielony, czerwony albo żółty. Tu mamy trzy kostki zieloną, czerwoną i żółtą. Bierzemy kostkę w kolorze potwora, ten jest zielony i rzucamy. I każdy z graczy otrzymał dwie rany. Te kostki mają różne wyniki widzicie 0, 1, 0, 2. Ale są też wyniki z gwiazdką. Na przykład na tej kostce zielonej, czyli najłatwiejsze jest jedynka z gwiazdką. To oznacza, że każdy gracz dostał jednego hita i przerzucamy kostkę. Jakbym znowu wyrzucił jedynkę z gwiazdką, to każdy gracz dostaje jednego i przerzucamy kostkę. I znowu. No i skończyło się na tym, że każdy otrzymał cztery obrażenia. I teraz jak ktoś przeżył. To oczywiście zadajemy hity z reszty broni. Każdy gracz dostaje krew w liczbie punktów życia, jakie, w liczbie obrażeń, jakie zadał temu potworowi. No i teraz mogą zdarzyć się dwie rzeczy: albo potwór zginie, bo zabiliśmy go całkowicie, tak? zadaliśmy mu tyle ran, ile trzeba. Jeżeli potwór zginął, to każdy gracz, który zranił go w tej rundzie, otrzymuje trofeum takie, jakie daje ten potwór. Ten potwór daje taką glizdę, więc ja go zraniłem w turze, kiedy zginął, dostaje jedną glizdę. Jeżeli nie udałoby się nam go zabić, to oczywiście nikt nie dostaje trofeum, a potwór, no cóż, ucieka. Jemu się nie chce z nami bawić, chyba że jest minibosem. Minibos zostaje na dłużej, ale zwykłe potwory. Uciekają. I zaczyna się kolejna runda. Karty, które zagraliśmy, zostają w discardzie. A my lecimy dalej. Jest kolejny potwór, co on tu robi? Gracz, który ma najmniej krwi, otrzymuje dwie krwi, dwa punkty krwi z rezerwy. I walczymy z tym kolegą, czyli znowu gadka, szmatka. Wykładamy kartę. Bardzo ciekawą kartą jest Hunter's Dream. Ta karta nie zadaje obrażeń, ale pozwala na bardzo dużo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, jeżeli zostaną nam zadane obrażenia w turze, kiedy zagraliśmy Hunter's Dream, zostają one zredukowane o połowę. Następnie, jeżeli to wszystko w ogóle przeżyliśmy, cała krew, która została przez nas zdobyta, trafia do banku i nie możemy jej w prosty sposób już stracić. Następnie Zbieramy wszystkie do tej pory zagrane karty do ręki i to jest jedyna rzecz, jedyny moment, w jaki możemy te karty z powrotem otrzymać. Następnie leczymy się do maksa hitów i w końcu wybieramy jedną kartę zaawansowaną do swojej talii. Co jest ważne, możemy mieć maksymalnie 7 kart w talii. Jeżeli dobieramy kartę zaawansowaną, i mamy więcej niż 7, to coś z naszej talii musi odpaść. Nigdy nie może to być karta snu. To jest istotne. Więc po prostu biorę sobie coś tam. Na końcu całej tury wychodzi nowa karta i jest dostępna od następnej tury dla graczy. Ważną rzeczą jest śmierć w tej grze, ponieważ ginąć będziecie często i gęsto. Taki to już jest los Huntera, łowcy w tychże podziemiach. Śmierć nie boli tak bardzo. Co się dzieje, kiedy giniemy? Po pierwsze, całą krew, której nie zmagazynowaliśmy, tracimy czyli w zasadzie tracimy punkty zwycięstwa. Dalej, mamy prawo się uleczyć na końcu tury do maksymalnej liczby hitów, następnie mamy prawo otrzymać jedną kartę ulepszenia ale nie mamy prawa do zebrania wszystkich do tej pory zagranych kart więc to co zagraliśmy wcześniej zostaje zagrane i czeka na rozegranie karty snu łowcy i tak rozgrywamy wszystkie karty po kolei o mamy bossa the one reborn to jest zwykły boss z nim będziemy walczyć dłużej a tu jest kolejny er, Ebrietas. Nie wiem, czy dobrze go przeczytałem. Zwalczymy wszystkich tych panów. Nadchodzi kolej na wielkiego bossa, i kiedy załatwimy bossa, liczymy nasze punkty. A to jest bardzo proste. Każdy ma tyle punktów, ile zgromadził tutaj krwi, ewentualnie tutaj, jeżeli nie zginął po drodze, plus. To, co dostaniemy z trofeów. Na przykład, jeżeli zebrałem 3 trofea łapki, to mam 3 punkty. A jak zebrałem do tego jeszcze 5 trofeów tej żeglizdy, to mam dodatkowe 8 punktów. I kto ma tej, tych punktów najwięcej, ten, no cóż, wygrał po prostu całą rozgrywkę. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o Bloodborne. Skoczmy to jakoś podsumować. No, Okej okay, moi drodzy, wiecie, wiecie jak Bloodborne wygląda, jak się w niego gra. Czas, czas powiedzieć, co ja o tym myślę. Zacznę od tego, że. O matko, jakie to jest mroczne! Jakie to jest okrutnie mroczne. To jest tak mroczne jak, jak ten wideo-pierwowzór, to nie jest gra dla każdego. I to nie tylko ze względu na mechanikę, czy no nie, nie, nie tylko ze względu na to, że jest karciana i nie ze względu na, na, na kostki. Ta gra nie jest dla każdego, bo część ludzi odrzucą grafiki, tak? Odrzucą w zasadzie, tak, grafiki komputerowe, grafiki z konsoli, które są na kartach. One nie są przyjemne. One są. O, matko, jakie to jest paskudne. Znaczy, tak, to jest paskudne, ale mi się podoba. Ta, ta stylistyka przemawia do mnie. Ja lubię Bloodborne, tak, więc to, to już jest pewny, pewien wyznacznik, tak, mi to nie przeszkadza. Ta, te potworności mi tutaj strasznie pasują, bo ja wiem o czym był i jak wyglądał konsolowy pierwowzór, także to jest świetnie zachowane, ale z tego samego względu wiem, że to nie do wszystkich trafi, zwłaszcza, że to wszystko tu na kartach, jest jeszcze bardziej paskudne i mroczne niż było na ekranie telewizora, bo tam to się wszystko ruszało. Okej, okay, to też wyglądało dość paskudnie i, i przerażająco, ale tutaj, tutaj jest mroczniejsze i to może nie każdemu pasować. Ja to wiem. Mi pasuje strasznie, ale od razu, od razu przestrzegam. No dobra, ale no co? No okej, okay, stylistyka nie dla każdego, a, a jak z samą grą? Troszeczkę. Mm, ja wiedziałem, że to, jest, to będzie gra karciana yy, i wiedziałem, że tam są w tym kostki, aczkolwiek yy, troszeczkę się zawiodłem. Muszę powiedzieć, że troszeczkę się zawiodłem, ponieważ gra nie, nie przenosi tego, te, 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 tego, cze, tego, co jest w, w tym pierwowzorze wideo, czyli konieczności posiadania skilla, konieczności bycia dobrym w tym, co robimy. Yy, Bloodborne karciany bazuje na jakimś dogadaniu się między graczami, posiadaniem w miarę okej okay karty na ręce i tym, żeby kostki były łaskawe i żebyśmy nie zdychali co chwilę i nie tracili punktów. Na tym opiera się karciany Bloodborne. Bloodborne. I to troszeczkę, troszeczkę mnie uwiera, tak, bo Wiedząc, jakie godziny trzeba było spędzać nad szlifowaniem swoich umiejętności w konsolówce i gdzie ta walka to, to nie było właśnie tam, a, a o, zginam, a, 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 dobra, a, a, a. to nie było coś takiego, tylko to było uczenie się tego, jak przeciwnik atakuje, to było wyczuwanie momentów, kiedy ja mogę zaszarżować, a momentów, kiedy ja muszę się wycofać. Tutaj tego tak nie czuć, tak? Tu zagrywamy karty. Jak mam dużo punktów krwi, to pewnie pójdę sobie w sen. Widzę, czy zabiją go, czy go nie zabiją. Tu jest troszkę więcej, dużo więcej szczęścia niż rozumu potrzebne do, do Bloodborna. I, I to, okej. Okay. No to w pewnym sensie, takie jak powiedziałem, troszeczkę mnie zawiodło, jeżeli odnoszę się do, do konsolowego pierwowzoru. Natomiast, jako sama, jako gra. W zasadzie jest to dla mnie OK. Tak? Jeżeli już nie, nie, nie muszę mieć tutaj, w tym pudełeczku, tego co mam na ekranie monitora czy ten telewizora, ale chcę mieć karciankę, która dzieje się w tym świecie, która daje mi trochę frajdy z tego zabijania potworów, to w zasadzie całe, całe to przeniesienie mechaniki, zaimplementowanie mechaniki jest OK. Może irytować losowość. Która, dzięki której kostki po prostu wyżynają nas co chwilę okrutnie. Ale z drugiej strony, poza stratą punktów zwycięstwa, ta losowość tak straszliwie, ta, ta śmierć tak straszliwie nie boli. Bo gdyby, gdyby nie fakt, że po śmierci dostajemy również kartę ulepszenia, to, to ok, to by było słabe, tak? bo nie tylko tracilibyśmy punkty, ale bylibyśmy do tyłu w stosunku do reszty jeszcze bardziej. Ale tutaj śmierć chociaż pozbawia nas e, z punktów, to jednak daje nam pewien taki bonusik, tak? Stary, zginąłeś, jesteś dobani, weź coś fajnego, może pójdzie ci lepiej, tak? Znowu zginąłeś? Ja pierniczę jak ty zasysasz, weź coś jeszcze. <laughs> I i to, jest, to, jest, to jest ok, tak? To wyrównuje jakby mm, cały, całą tą mechanikę śmierci i całą tę losowość. Jednak jest jeszcze jedna rzecz, która troszeczkę mnie, przepraszam, troszeczkę mnie uwiera. E, to jest mała różnorodność. Tu jest niewiele kart potworów, tak? Okej, okay, ci główni bosowie, tu, tu mogło być ich dwóch więcej, ale pomniejsi bosowie i, i zwykłe potwory, jest ich mało. Jest ich bardzo mało. Ja bym chciał zobaczyć tego więcej. Nawet jeżeli skończą się Wam e, pomysły, jeżeli skończyłyby się pomysły z samego Bloodborne, to przecież może da się dogadać z ludźmi od Dark Souls przecież to ci sami ludzie <noise> więc dlaczego by jakby tego nie, nie, nie zrobić większe trochę trochę za mało trochę za mało różnorodnych kart i to też, to też mnie troszeczkę w tej grze boli i to już w samej tej wersji karcianej no dobra, słuchajcie, czas na moje trzy pytania, trzy odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Jak oceniam Bloodborne? Bloodborne, bo będziecie mnie jechać w komentarzach. Ja wiem, że będziecie mnie jechać w komentarzach za wymowę Blood, blood, Bloodborne? Bloodborne. Jaka jest moja ocena bgow owa 7. Siedem. Siedem. Podoba mi się ta gra. Jest okej, okay, pa. Jasne, podoba mi się, chętnie zagram, nie za często, tak, bo ten brak różnorodności jednak, jednak odciska swoje piętno, jeżeli chciałoby się grać raz za razem, raz za razem, bo znowu to samo, znowu to samo, znowu to samo. Ja. Ale raz na jakiś czas chętnie wyjmę Bloodborne i porzucam sobie kostkami, powykładam karty, postaram się zabijać te, te potwory, bo tak, bo, bo czemu by nie, bo fajna rzecz. 7. Pytanie numer dwa: czy kupiłbym tą, tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Pewnie bym jej nie kupił, bo w polskich sklepach jej nie znalazłem. Natomiast w amerykańskich znalazłem za 35 ze zniżkami 27 dolarów. I myślę, że gdyby powiedzmy 35 dolarów to jest jakieś 150 zł. Pi razy oko, tak? Gdyby w takiej cenie pojawiła się w Polsce, to bym spokojnie ją kupił. Czy drożej? Tego nie wiem. Ale ze Stanów pewnie bym jej nie ściągał, bo wiecie, przesyłki i takie rzeczy. Więc na razie bym jej pewnie nie kupił. Gdyby pokazała się w Polsce w rozsądnej cenie, czemu nie? Bo fajna. No i trzecie pytanie: Czy Bloodborne ma, zostaje w mojej kolekcji? Tak, zostaje. O, tu. Dobra. Tam. Tam jest miejsce Bloodborne. Zostaje na głównej półce, bo, bo jest sympatyczne, bo lubię tę grę, bo lubię Bloodborne, bo lubię mrok w planszówkach. No dobra. Słuchajcie, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam serdecznie, że nadal mnie oglądacie. Lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowa o moim kanale, wpadajcie na Facebooka, wpadajcie na Instagram. No i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej!